Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Panie i Panowie Posłanki i Posłowie, o tym, jak wyglądacie w oczach Europy, kiedy nie ma porozumienia pomiędzy ministrami Waszego rządu, powiedział Wam przed chwilą bardzo dobitnie Pan poseł Krzysztof Gadowski. Zdecydujcie się, czy Polska honoruje cele klimatyczne Unii Europejskiej na rok 2050, czy też ich nie honoruje. Może dla Was jest to tylko kwestia sporu pomiędzy ministrami Naimskim i Kurtyką, ale dla mojej małej ojczyzny to jest kwestia miliardów złotych na odbudowę miast i gmin, na odbudowę terenów pogórniczych. Kolejny aspekt. 20% funduszu odbudowy to są projekty cyfrowe. Zgłosiliśmy już swoje propozycje do Krajowego Planu Odbudowy. To ważne i zaawansowane koncepcyjnie projekty. Trwa ich weryfikacja. Czytam na stronie gov.pl, tyle razy dziś przywoływanej, wypowiedź pana ministra Zagórskiego. Tyle, że to jest wypowiedź z września 2020 roku. A ja, niedoświadczony poseł, chociaż pilnie uczestniczę w posiedzeniach Komisji Innowacji i Cyfryzacji, nie przypominam sobie, żeby ktoś nam o tych projektach opowiadał. Kiedy chcecie je skonsultować? Może swoim zwyczajem w ciągu 2 dni, a może swoim zwyczajem w ciągu 1 nocy, tak jak uchwalacie ustawy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Internet rzeczy, łączność 5G, a może nawet 6G, upskilling, cyfrowa administracja, to są sny o potędze. Zapraszam na dworzec Opoczno-Południe. Tam nie zadziała żadna cyfrowa administracja, bo tam nie ma dostępu do żadnej sieci komórkowej. A dostępu nie ma, bo operatorzy od kilku lat nie uzyskują od PKP pozwolenia na wykorzystanie infrastruktury. To jest prawdziwy obraz waszych cyfrowych planów. Zostaną po was slajdy i parę memów. Dziękuję.